Witamy wszystkich hodowczynie, hodowców. Znajdujemy się na głębniku rozpłodowym u Artura Frąckowiaka z oddziału mojego kochanego, czyli mojego młodzieżystego 362 Nowa Sól. Jesteśmy na głębniku lotowym jako pierwsi. Super go, po raz pierwszy jest na głębniku rozpłodowym u Artura. Zaprezentujemy jego bazę, czyli te gołębie rozpłodowe, dzięki którym bardzo fajne wyniki uzyskuje na wspólnych gołębnikach, ale nie tylko, bo też te gołębie się pokazują na listach oddziałowych. Artur ma tutaj kilka gołębników. Zaprezentujemy te najlepsze gołębie rozpłodowe, ale zanim przejdziemy do tego, może podsumowanie roku 2021, jak to u Ciebie wszystko przebiegało? Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. No co tam, 2021 sezon troszeczkę dziwny, bardzo wymagający, no ale były sukcesy. W oddziele akurat nie udało się nic ugrać w 2021. No to znaczy, jeszcze Arturowi przerwę na chwilę. Nie chcę go tutaj tłumaczyć, ale jak wiecie, Artur pracuje za granicą, także gołębiami się generalnie nie zajmuje, rozpłodem zajmuje się tutaj mama, tak? Tak. Gołębiami lotowymi zajmuje się kolega, który mu tam pomaga, no i nie zawsze jest ta ręka hodowcy taka, która może to dopilnować. No to też tak, także czasu też, no bo też ma swoje gołąbki, no i nie zawsze na dwa gołębniki praca, to żeby coś tam ogarnąć, no mówię, lot się trafił bardzo ciężki, wymagający. No, gdzie dużo gołębi zginęło, dużo podochodziły po tygodniu, po dłuższym czasie. Mnie nie było, no, par już nie było, nie było nawet jak to zmotywować te gołębie, ale co metodą dowieństwa. No i także nam powiedziałem, żeby odciążyć troszeczkę kolegę, to po prostu, żeby odpuścić sobie ten sezon. No i tak to wyszło po prostu. Rok wcześniej było fajnie nawet, mówię, miałem 8 samice w asach lotowych w oddziele. Byłem trzeci bodajże w maratonie, trzeci, czwarty lotnik. No, także no mówię, no fajnie się pokazywały te gołębie na tle oddziału. Tutaj w tym roku, w sumie 2021, no i tak był jakiś tam mój udział mały u kolegi właśnie Sławka. Roczna samiczka została drugim asem w oddziele jego rocznym. Najlepsza w sekcji była z jednego lotu nawet pierwsza na oddział. 550 km, także no mówię. Generalnie te gołębie, tą samicę co wziąłem, to była stricte przeznaczona właśnie na taki średni dystans, bo z takich gołębi się wywodziła, tak, i pokazała. Tak, gołębi, no, które pokazała, no, rzeczywiście z charakterem, bo mówię, i na wspólnych gołębnikach, no w tym roku nawet, 2021, wnuczka, czyli można powiedzieć tego 241, bo ona była bezpośrednio po 241, ta Osławka. Kolejny gołąb, wnuk 241 na Hiszpanii, na Costa de Sol, po 5 lotach był najlepszym asem, nie? No także mówię, siadał bardzo czołowo, bo tam było około 1500 gołębi. Był 5, 8, 18, z małego finału był 31. No, został 11 asem po całej rywalizacji, po finale wrócił z finału 208. Tylko że tam było liczone według prędkości, no to mówię, siłą rzeczy te gołębie, które wróciły w pierwszy dzień, to go wyprzedziły. On przyleciał w drugi dzień, no to stracił tą prędkość, no i po prostu został 11 asem na WG. Odkupiłem go też, no ale jeszcze nie przyszedł, no, także zobaczymy. Myślę, że w marcu zobaczymy. Odkupiłem od Sławka pełne rodzeństwo tego gołębia też. No zobaczymy, mam dużo dzieci. Ze wspólnego gołębnika, super gołębia. No tak, właśnie, powiedz super o super gołębiu, też fajne wyniki. Na super gołębiu też, można powiedzieć, no super pokazało się. Z finału miałem 7 gołąbka. Też z takiej linii, można powiedzieć, Marcela Wortersa z gołąbków. Lot ciężki, tak? Lot ciężki, no mówię, deszcz, te gołębie bardzo dużo się pokazują. No mówię, z tych samych gołębi na WG Krakus w 2000 roku gołąbek był trzeci. Przeleciał, mówię, wszystkie loty tam i tego Super Cupa też przeleciał. Był 625 km dla młodego, no to mówię, fajnie. W 2019 roku z tych samych gołębi na Costa del Sol z finału był 5. No to mówię, no coś mówi to. Także te gołąbki fajnie się sprawdzają. W oddziele też latają super, no bo mówię, w 18 roku trzecia samita w kategorii C. Także no mówię, fajnie latała w zeszłym, 20 roku. W sumie zgubiłem na 10 locie, 9 wkłada 9 konkursów, drugi lotnik oddziału i poszła po 10 konkurs, nie wróciła do dziś. No. Ale też miałeś fajny tutaj, taki powiedzmy sukces, jeśli chodzi o wystawę ogólnopolską, tak? Tak, tak. No, w tym roku.
kilka gołąbków też odsprzedałem do lotu po prostu. No i te gołąbki też rewelacyjnie się w sumie pokazywały. Na przykład u Adama Fusowskiego, tam w okręgu Gdańsk, gołąbek wylatał pierwszą nagrodę, czwartą, dwunastą na oddział. Był ten gołąbek wystawiony na wystawie ogólnopolskiej, no i zajął siódme miejsce w kategorii standard. Także siódmy gołąbek w Polsce, no i rewelacyjnie siadał, także no super. Mm-hmm. No, także. Dobra, koniec tego gadania, ględzenia, jak to mówię. Idziemy, pokażemy teraz gołębie, bo po to tu przyjechaliśmy, a naprawdę gołębik rozpudowy jest spory u Ciebie, tak? I no, są spory, różne około. różne linie gołębi, testujesz, też tak, sprawdzasz, tak? No, sprawdzam dużo gołąbków, no mówię, mam tego mojego wspólnika Johana Swenka, bardzo dużo mi pomaga, po prostu sprowadzam też przez niego, przez jego znajomych, no on pochodzi z Antwerpii, z kolebki można powiedzieć, no razem ścigał się z Geringsem, z Werkamenem, to jego koledzy z oddziału można powiedzieć, no wszystkich tam zna. Możliwości. Także dojścia są takie niesamowite, no mówię, nieraz coś przywiozę nowego, nie wiadomo czy lepsze, czy gorsze, bo nieraz niektórych gołębi po prostu nawet nie sprawdzę, bo jest rok czy dwa, jak u siebie nie zostawiłem, bo też wszystkiego nie mogę zostawić u siebie na gołębniku do lotów nawet, bo mówię, jest około 70 par, no to żeby chociaż po dwa mutki zostawić, to ile tych gołębi musiałby trzymać. No, z siłą rzeczy i tak na lotowym gołębniku nie może później zostać dorosłych więcej, no bo gdzie to trzymać? No, tym bardziej, że kolega mi pomaga przy lotowych, no to mówię, no tak to wygląda i muszę się nieraz pozbyć, nieraz taką... Nie masz pielęgniarza, tylko masz kolegę, który ci pomaga, także tak, to jest różnica. Tak, też jest różnica, na pewno, na pewno. Dobra, pokazujemy tutaj gołębie, czego zaczniemy? Kilka gołąbków, na przykład, tutaj to na Hiszpanii tak się fajnie sprawdzały, na przykład. No teraz możecie zobaczyć, bo ty teraz dopiero w pary puściłeś, tak? Tak, puściłem teraz ten początek lutego, także w poniedziałek puszczony w pary. Następne puściłem na przykład we wtorek i środę. Jest to gołąbek 399 z Marcela Wortersa. Przepiękny samczyk. Z tego gołąbka już miałem no, bardzo dużo pociechy, bo gołąbki się pokazywały na wspólnej gołębnikę, tak mówiłem, na Krakusie. Trzeci gołąbek z lotu. U Sławka, wnuk tego gołębia, też był siódmy z finału. Także no mówię, z tych gołąbków rewelacyjnie się sprawdzają. Dużo kolegów już też meldowało, że na przykład z tego gołąbka jest takie 758, które miałem razem w parze, rewelacyjnie te gołębie przekazywały. Tam też koło Bolesławca u kolegi. Nie będę mówił nazwiskami może wszystkich, bo mówię, nie każdy może będzie chciał wiedzieć. Tak, po prostu mówią, nie chcę wiedzieć, żeby konkurencja nie widziała. Opar też na tych gołąbkach chciał z gołębi Vanenabela, ale wysłałem mu wtedy, zawiozłem w sumie z Marcela Wortersa. No i te gołębie rewelacyjnie siadały, zwłaszcza na takich lotach 500 km. To już super. To mówię, a słuchaj, powiedz mi, ty co roku przeważasz gołębie, nie starasz się? Tak, staram się. Wyszło, co roku zmieniam, kombinuję, coś tam wracam po dwóch latach. No i także, no mówię, zobaczymy. Tutaj samiczkę, którą dostał w tym roku, to można powiedzieć, ciężko powiedzieć jeszcze. Na moich w sumie można powiedzieć, dzieci po nich takich nie miałem teraz, miałem tylko do, jako młode. Jest to samica oryginalna od Werkamena. Jest wnuczką Mustanga i wnuczką Lwa, czyli dalej Marcel Waters. Także te gołębie fajnie razem pasują, no mówię, sam George Werkamen paruje te gołębie. No, ta linia jego elektro też się wywodzi z Extrema, także no mówię, te gołębie stare, można powiedzieć, fajnie się sprawdzają dalej. To taka, można powiedzieć, pierwsza parka, którą liczę też coś tam na wspólne gołębniki. Przepiękna samica. Dużo dajesz właśnie na wspólne gołębniki, stąd tak, dużo daje, rozpust, tak? Duży rozpust. Czy wydaje, że jest duży 70 par, no to wiadomo, ale wtedy bardzo dużo. Mam, można powiedzieć, nie mam tak, że jedne gołębie, bo mam dużo na przykład dzieci, czy tam wnuków tych gołębi, które się sprawdzają i które dalej przekazują najważniejsze. Tu jest na przykład gołąbek syn tego 399. Ja już go kiedyś pokazywałem. No mówię, te gołąbki wywodzą się z Marcela Wortersa. On jest niebieski, matka jest niebieska,
dziadkowie niebieskie, a wyszedł taki nakrapiany, on jest identyczny jak Extreme. I po tym gołąbku był siódmy z finału właśnie na Super Gołębiu. Także przepiękny samczyk. Ten samczyk był lotowany też u mnie. Był lotowany, fajnie latał, robił dużo konkursów, ale nie robił takich bardzo czołowych. Jego siostra latała jeszcze lepiej. Jego siostra była trzecim lotnikiem w kategorii C. No i także w zeszłym roku przyniosłem do rozpłodu. No i od razu fajnie się pokazał w rozpłodzie. No mówię, no siódmy z finału. Mm-hmm. Także fajny ptaszek naprawdę. No. I budowa i wszystko. A dostał młodą samiczkę. Też od zaprzyjaźnionego już hodowcy z Niemiec. Karl-Heinz, Timo Wagner. Hodowcy, którzy też super latają na wspólnych gołębnikach. I to jest pełne rodzeństwo gołąbka, który w 2019 na Algarve Grand Derby zajął ósme miejsce z finału. Także też przepiękna samiczka. Mówię, zobaczymy, co z tego będzie. Mówię, coś tak, ja tak w większości to, co sprowadzam, to próbuję rzeczywiście, żeby ugrać coś na wspólnym gębniku. No, wiadomo, finały najważniejsze, chociaż te loty takie poszczególne też są ważne. No mówię, zobaczymy, co z tego będzie. Czy tak w sumie nastawiony jesteś na te wspólne gębniki? No, dla mnie, ze względu na moją pracę, no myślę, że jeszcze rok ten i w przyszłym może już wrócę, ale chociaż już tak się przyciąga 12 lat. Co roku to mówię i to tak wygląda cały czas. To jest taki gołąbku. Tu jest, można powiedzieć, ojciec tego gołąbka, który był pierwszy z 550 km. Właśnie u Sławka. To jest ten 241. Wodzi się z gołębi Vandenabele z Rudiego Desara. Także rewelacyjny samczyk. Samiczki, którą ja mam, to też jest podobno, to jest klon. Bardzo szybkie gołębie. Mówię, tutaj u Sławka się pokazywał ten gołąbek już. U kolegi Derygały się pokazywał ten gołąbek. 11 konkursów, tylko powiem, że w sekcji w oddziale chyba 10 to była jako roczna samica, sezon ciężki, tak? Ciężki, tak. Na tak. Maratony nie była wkładana, także to mówię, jest. U kolegi Drygały był pierwszy na oddział z 300. U mnie były z tego samczyka, samiczka była trzecia z 770 km. I po tej samicce właśnie jest ten na Hiszpanii był ten as, który był po 5 lotach pierwszy. U kolegi Krupy, to lecą w tandemie z Burszynowicz. Z tego gołąbka i wnuki na przykład po tych gołębiach lotowych w tym roku były piąty, szósty na oddział. Nie? No i zobaczcie, mówi się, że w oddziale się dobrych gołębi nie daje kolegom. To znaczy akurat ten kolega, no mówię, dużo pomaga też, chodzi przy tych gołąbkach, zagląda tam po pracy. No i mówię, też tam z tych gołębi lotowych pozabierał, no to mówię, fajne gołąbki pokazały się, nie tylko z tych gołąbków, na przykład tam z tych Van Lunów, to też, które później tam pokażę. U innych kolegów tutaj w oddziale Zielona Góra też rewelacyjnie się dają. A dostał taką samiczkę teraz mojego przyjaciela Marko Langa. Jest to samiczka z gołębi Prange na Vandenabele właśnie. Też to na Wittenbujka 1432. Te gołąbki były już raz w parze w 19 roku. No i z tych gołąbków można powiedzieć, na 5 młodych żadnego nie zgubiłem. I teraz na dwuletnie, dopiero na tej ciężkiej 500, kurczę, straciłem 2 gołąbki. Jedną samiczkę przeniosłem do rozpłodu, bo miała komplet do tego lotu. Także mówię, no przepiękna samica, zobaczymy jak na wspólnych gołębnikach. Z tego połączenia nie próbowałem na wspólnych gołębnikach. I także mówię, zobaczymy, no, co to z tego wyda. Pokażę tu od Sławka na przykład jeszcze fajnego samczyka na przykład. Jest ojcem. O nie, akurat samiczkę zapalił. Jest ojcem białego gołąbka. Tego, który fajnie siadał też nawet. Z jednego lotu był bardzo czołowo dosyć. On jest z gołębi Vandenabele.
starej linii z Blixmana jeszcze. On niebieski? Samiczka matka jest też niebieska, ale w tym roku przez dwa lęgi dały cztery białe młode. Jednego dałem właśnie na te. Na wspólne. Na wspólne. Tylko, że mówię, to jest Vandenabele, gołąbek. Samica jest Marcela Watersa, niebieska. I też jest imbredem na lwa właśnie. I z tego lwa, o, teraz połamane piórka już. I z tego gołębia, można powiedzieć, pierwszy rok miałem tą samicę, bo też przywiozłem od Ahmeda Kramera. Miał dużo oryginalnych gołębi właśnie, z Marcela Watersa i z tych gołąbków wydały białe. No, także... No i nie ma tutaj pomyłce mowy, bo one są pozamykane, jak widzicie, Tak. A jeszcze taka sytuacja, że tutaj na przykład ten samczyk, on był z białą samicą. Z białą samicą był, też z Marcela Watersa i z nich były, nie wyszły białe w ogóle. Dopiero później do rozpłodu, te co wyciągnąłem gąbki, to wychodziły cztery i tak dalej. Do lotu żaden nie wyszedł. No tak, można powiedzieć, po matce jego, z piątego lęgu wyszła też biała samiczka. Pierwszy raz, mówię, on był pierwszy raz z tej pary, z tej 399 i D758, wyszedł pierwszy raz nakrapiany. Zawsze wychodziły niebieskie. I teraz wyszła, tylko że z innego połączenia już, biała samiczka. To też ją zostawiłem. Mówię, tu jest jeszcze sporo tych gołąbków, ale pokażemy częściowo. Tu jest na przykład samczyk oryginalny z Marcela Watersa, którego w tym roku kupiłem, roczny samczyk. Jest wnukiem Extrema i wnukiem tego olimpijczyka Ada. Też piękny samczyk, piękna budowa. No mówię, zobaczymy co z tego będzie. Na tego gołębie postawiłem dużo i na takie krzyżówki. I zobaczymy co to będzie. A dostał świetną samiczkę. Oto jest córka tego 241. Ta samica była lotowana też. Była raz trzecia z 770 km na oddział. Po niej był w tym roku ten najlepszy as po 5 lotach na Hiszpanii. Także no mówię, też super samica, piękna budowa. Sparowałem właśnie teraz na krzyżówkę na Marcela Watersa i zobaczymy co z tego wyjdzie teraz. Z tego co tak rozmawiamy, te Watersy to się w Polsce zaczęły dosyć mocno pokazywać i fajnie robią te czołowe konkursy, tak. A w krzyżówce to jest rewelacja, prawda? W krzyżówce jest rewelacyjnie, tak. No, bardzo dobrze się do krzyżówek nadają tego jakby. No nie tylko, że mówię, że do Artura, ale no, mamy jakieś informacje w Polsce. To też jest taki nowy gołąbek. Pokażę go, to jest gołąbek od Franca Dola. Była aukcja, zakończył już niestety hodowlę. No, skończył w zeszłym roku 80 lat. Powiedz tam może dwa zdania o tym hodowcu, bo fajnie te gołębie u nas się sprzedały. Tak, no czołowa hodowla tam, on za bardzo nie wystawiał wyników. Jeśli by wystawiał, to myślę, że bardzo wysoko był w Niemczech. To był, można powiedzieć, podstawowy gołąbek jego na rozpłodzie. Mówię, dużo gołąbków miał oryginalnych od Putmana. Ten gołąbek jest też z linii Kopman na przykład. No i mówię, z tego gołąbka, no nie wiem, było z 20 asów na przykład. Tak, rewelacyjnie się dały, no i loty 500 km. Ja już wcześniej miałem... Oni z którego kierunku lecieli? Z Polski czy z zachodu? Nie, z zachodu. No, Francję tam. Także ja już miałem jego dzieci, wcześniej już się zaczynały pokazywać. No mówię, gołąbek z 13 roku, ale bardzo witalny. Także zobaczymy, co z tego będzie. Także mówię, no jak mam gołąbka, to z reguły coś tam próbuję jeszcze z tych gołąbków, żeby było więcej. No. Takiego mam jego dwóch synów, nie jednego syna, dwie córki, dwa wnuki. Także zobaczymy. Tutaj dostał samiczkę też fajną. Z gołębi Vandenabele.
A, duża, silna pancerza. Tak, z wnuczką Witębujka 1432. Także te gołębie też się fajnie sprawdzają. Rewelacyjnie latają właśnie na tych lotach 500 km. Tu jest właśnie córka jego, którą przywiozłem jeszcze wcześniej. Też w zeszłym roku, tylko że po prostu jeszcze nie wiedziałem, że Franz będzie likwidował hodowlę. Także ona jest córką jego i tej 302, po której u kolegów Tarak Gotowiec jest to najlepsza lotniczka 808. Także no mówię, bardzo drugi piękna sędzica. W intermistrzostwie. W intermistrzostwie, tak. W tamtej hodowli też byliśmy przed świętami, chyba czy tylko świąt. Także też możecie film tak zobaczyć na naszym kanale. Tam też jedna samiczka ode mnie oryginalna się przyczyniła też do tego intermistrzostwa. Taka 233, która jest też z moich gołąbków na mojej obronce, jeszcze z tych Van Loonów. Mówię, ona była w zeszłym roku trzecim lotnikiem u nich. Tam Rafał tam za bardzo nie powiedział chyba, ale rok wcześniej była drugim lotnikiem też. Jeszcze rok wcześniej po 9 lotach prowadziła w oddziele. Także no mówię. A tutaj jest soundtrack, które fajnie się pokazują też z linii tego 680. Ja go tutaj pokażę. To jest pełne rodzeństwo tego gołębia, który wydał 3 razy pierwszego na wspólnym gołębniku Kosakowo. Miałeś taki sezon, nie? Tak, w 2018, no masakra, był ten gołąbek. Wszyscy w szoku, bo ja pamiętam, wszyscy cały czas pierwszy siadał. On siadał cały czas pierwszy, no nawet Maciek Wudzik się śmiał, że on lubi jedynki, bo jak nie siadał pierwszy, to siadał jedenasty. Także no ten gołąbek niesamowity. I mówię, no on był 3 razy pierwszy, wygrał lot sponsorowany, lot w sumie mały finał, wszystko, ale z finału nie wrócił. Po pełnej siostrze też tych gołąbków w zeszłym, no 2021, u kolegi Jarka też był w oddziele Sulechów. 30 na oddział i pierwszy na oddział, także gołąbek. No fajnie siadają te gołąbki. Tutaj może pokażę też. Też oryginalnego gołąbka z Marcela Wortersa, którego wcześniej już zakupiłem. Udało się go wyrwać też od Ahmada Kramera, od którego też nabyłem kilka fajnych gołąbków. Dużo miał tych gołąbków właśnie oryginalnych z Marcela Wortersa. Ten gołąbek w ogóle miał iść do Chin. Ma nawet obrączkę chińską. Mhm. Ale po prostu kwarantanna się nie udała, no i po prostu... Wysówka taka. Tak. To już jest numer obrączki w ogóle. Tak? Tak. No i po prostu udało się jemu nabyć tego łąbki. No i świetnie te gołąbki, można powiedzieć, latają u niego. Odkupiłem tego gołąbka, jeszcze jedną samiczkę. Też mam na rozpłodzie oryginalną. No, kilka innych też, bo akurat ma dużo gołębi od Ada Szarlakensa. Te gołębki też już się zaczynają pokazywać, to mówię. U Adama Fusowskiego też tych gołąbków już siadały rewelacyjnie. No, pierwszy na oddział, czwarty, dwunasty. I co prawda budowa bardzo piękna, no mówię, tych gołąbków. Zaraz zobaczymy. Pokażę tutaj. Pokażę tego 680, bo ostatnio kiedyś pokazywaliśmy na jakimś tam filmiku, ale jego nie było po prostu. Bardzo mocne skrzydło. Ten gołąbek właśnie, który wydał tego asa 3 razy pierwszy konkurs na Kosakowo. No i też wtedy chciałem sprawdzić jeszcze, czy te gołębie po prostu tak było przypadek, że ten gołąbek leciał. Rok później zostawiłem tą barę razem. No i okazało się, że 3 razy w 30 siadł na Kosakowo, na Hiszpanii, na Costa de Sol, na 1400 gołębi siadł drugi gołąbek, no to mówię, to nie był przypadek, nie? Także no fajnie te gołębie się pokazują z tych gołębi. To jest pełne rodzeństwo tego 972. A dostał samiczkę właśnie tak jak wtedy były razem w parze. Czyli z powrotem tak sparowałeś? Z powrotem sparowałem. Aha.
Szykuję się na Kosakowo rozwalić tam. Tak, zapisałem się na Kosakowo. Także uważajcie, uważajcie, no bo już nie dajcie, nie dawajcie tam kolegi, bo także, no, warto tam zrobić. Pierwsze już są zarezerwowane. Nie no, wiadomo, także, że to żarty. Żarty, wiadomo. Gołąbek bardzo fajny, od Grzegorza Drygały. Też tutaj są gołębie z Marcela Watersa właśnie i na Wandę Pasza. Także fajna samiczka. Zobaczymy, co z tego będzie. A ogólnie dużo gołębików wstawiasz wspólnych w kraju i za granicą? Jeszcze do końca nie wiem, no. Troszeczkę tych gołąbków zapisałem, tak, no wszędzie jeszcze nie powiedziałem, że nie zapiszę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No mówię, uciągnę pierwsze mutki. No i część też wszystkiego się na raz nie da wysłać. Także trzeba to z dwóch lęków co najmniej. Także zobaczymy. No, no Sławka tutaj dużo zapisałem. Blisko jest i powiedziałem, będziesz, że będę na finale będę miał dostęp, kontrolę. Mówię, byłem na dwóch lotach. Fajnie się te gołąbki pokazywały. No zobaczymy. Mówię, w końcu przyjadę na finał. Kolejny gołąbek. Co roku mówi Artur, ale to wiecie jak to jest. Ona co roku mówi, co roku nie przyjeżdża, nie? Bardzo mocny samczyk. Jest synem Cecylii. Samicy, która była w 2019 roku najlepszą samicą w Niemczech w kategorii C. Rewelacyjny samczyk. No, rakieta. W zeszłym roku na Costa de Sol już się pokazywał, fajne gołąbki z niego. Był też 20 z półfinału. Młodek. No rewelacyjnie się pokazują. Tej samicy już nie ma, Robert sprzedał ją do Chin. Mm-hmm. Mam czwórkę dzieci, trójkę pełne rodzeństwo i jedno z innego parowania. Też duże zainteresowanie tego gołębie, nie? Od masy. Tak, bo nawet bardzo mocno. Mieliśmy nawet, zanim zaczęliśmy nagrywać, telefon w sprawie tej gołębi. No mocne gołębie, można powiedzieć. To nie tylko, że ta Cecylia leciała, ale jej brat pełny był 3 razy pierwszy na oddział na młodych lotach. Mam też jego córkę. Te gołębie wywodzą się też z linii Willi Falco Ebena. To też hodowla taka bardzo czołowa w Holandii. Wywodzi się z Cyrusa, no to też rewelacyjny samczyk. Czy tam z Indii na przykład, z tych gołębi. No. Świetnie latają i do takie na średni dystans gołębie. No, a dostał samiczkę oryginalną od Josa Verkamena. Także zobaczymy, co to będzie. Także fajne parowanie, krzyżówka, no i... Będziesz czekał na wyniki, na efekty. Na wyniki. Tutaj może z drugiego gołąbka jeszcze pokażemy z tej strony. I to jest akurat też półrodzeństwo tej olimpijki Cecylii. Mhm. Także po tym samej matce, po tej Chanel, a po innym ojcu. Tu jest już tam, tu jest teraz syn Indii parowany. Tej rewelacyjnej samicy od Willi Falco Ebena. Także z tych gołąbków myślę, że też bardzo mocne i liczę na nie. Bo mówię, tutaj bardzo dużo gołębi się przewinęło. No, bardzo lotowych gołębi. To nie jest tak, że po prostu przepisywane rodowody, mm-hmm. że tam dziadek czy pradziadek poleciał, ale one wszystkie po kolei robiły super wyniki. Czy ten Diablo, Indii, czy Cyrus. No, rewelacyjne gołębie. A samiczkę dostał też super z gołębi Jelema. Też nowa samiczka. Taka typowo na dłuższy dystans. Chciałem zrobić takie krzyżówki, można powiedzieć, troszeczkę, żeby z tych gołąbków zobaczyć. Ale to pokaże się. Z linii tej gołębi, tak? Tak, tak. Po oryginalnych gołębiach z Jelema. Wiadomo, to jest specjalista w lotowaniu na, tak, na dalekim dystansie. Tak, Barcelona. Tak. Miałem wcześniej już te gołębie. Mhm. Ten wspólnik mój załatwił je. Powiem tak, no u mnie nie bardzo się sprawdziły na początku. No i później też, można powiedzieć, pozbyłem się częściowo ich, część jeszcze zostało, bo gdzieś tam wypożyczyłem do kolegów i tak dalej. Nie odkładaj, bez rozumienia. Z tych gołębi fajnie się pokazywały na krótkim dystansie. U kolegi Zbyszka. Ale na krótkim? Nawet na krótkim.
Ja powiem tak, kiedyś jeszcze jak lotowałem, byłem w Polsce cały czas, miałem gołąbki od Vandenberga, tutaj u nas kolegi, który pomagał też w oddziale lotować. On lotował tylko na długi dystans. Te czerwone, nie wiem, tak. Niektórzy hodowcy jedno czerwone, pamiętają. Ciemne na przykład wychodziły. Taka stara linia Ardenów, gołębia, tak. Pamiętam. I te gołąbki, pamiętam, sparowałem razem, też po jakimś czasie. No i wyszły mi gołąbki, które na młode loty pokazały jeden konkurs. No zobacz, co tak. Pogadaj dalej. Wyszedł roczniak. Roczniak. Wyszły trzy samczyki. Na młode loty miały jeden konkurs, ale na roczniaki 12 wkładań, 12 konkursów. Kolejny samczyk na 11 wkładań, 10 konkursów. 11 wkładań, 9 konkursów. I dojrze siadały, robiły konkursy. To ten gołąbek, który miał 12 na 12, był trzecim gołębiem w okręgu w kategorii D. I latał rewelacyjnie A, B i C. Był w mistrzowskiej drużynie w kategorii A i w mistrzowskiej drużynie w kategorii C. Jako roczny zdobył 700, tam nie pamiętam, 50 czy 70 km wtedy i też bardzo czołowo. No, rewelacyjnie. To jest bardzo ciekawy gołąbek. Mała samica, taka szpileczka, krótka, nie? Krótka. Ale tu ma mięśnie, ma i skrzydło, tak. Ciekawe. Mam jeszcze pełnego brata, także... Zobaczymy, mówię. Zobaczymy później brata. Nie? Jak dokupuję, to mówię, z reguły biorę dwa gołąbki, żeby... Ale może zostawimy jeszcze w wylocie. No, przejdziemy teraz do drugiego gołębnika, bo nie myślę sobie, że to jest jedna, a to musi być parę par. Także macie, zobaczcie, tu jest jeden gołębnik. No ten jest nieskończony. Jeszcze różne, wszystko już przyszło, ale po prostu jeszcze nie tego. Tutaj akurat siedzi ten samczyk nagrabiany, to też jest ojciec najlepszego lotnika w kategorii B w oddziale w 2018 roku. To też jest tych gołębi z balonów. Bo te gołąbki obierają cele na razie. A my idziemy dalej, dobra? Dobra. Co, gołębnik gospodowy na budynkach gospodarczych, tak jest na górze, murowany. Kiedyś była cała przednia ściana z drzewa, ale no mówię, no spalił się ten gołębnik, no i później koledzy sam pomogli. Sam się chyba nie spalił, nie? To sam się nie spalił, no bo podpali go, bo taka sytuacja. I taka sytuacja, że po prostu wyjechałem za granicę, no i tak jestem do teraz. Za chlebem, jak to mówię. Tak. Dobra. Pani mi się, Artur. Gołębniczków. Tu jest na przykład, jak już rozmawialiśmy o gołębiach, od Roberta Maza, samczyk, też który wydał tego asa, który był teraz w zeszłym roku po 5 lotach pierwszym asem na Hiszpanii. Rok wcześniej już A jaki też... kolor tamten miał gołąb? Tamten gołąb niebieski jest. Dajesz takie gołębie, takie pytanie trochę oderwane może od prezentacji. Czy dajesz gołębie na wspólne gołębniki oprócz niebieskich i nakrapianych jakieś? No i tego białego co tam dałeś? No, białego dałem. Zwracasz na to uwagę, żeby nie dawać pstrych czy tam? Nie ma to znaczenia? Nie patrzę na to. Aha, dobra, okej. Okay. Nie patrzę na to. Wracamy do tematu. No, bardzo mocny gołąb. On jest też wnukiem tego Romulusa, czyli ojca tej Cecylii. I także no mówię, fajny samczyk, bardzo ładnie ułożony. Zresztą mówię, nie ma takich gołębi, żeby były jakieś tam słabsze. No ty jak wybierasz też z ręki chyba gołębie, nie tylko papier. Znaczy częściowo nieraz jest tak po prostu u hodowcy, jak zamawiasz gołębia z pary. To w ciemno. To musisz, już przyjeżdżasz, masz szykowane gołąbki i tyle, nie? Ale jak jadę gdzieś coś wybrać, no to wtedy wybieram sobie sam, także... A samiczkę dostał z kolei, też nie z przypadku. No bo to jest też siostra tego 680, tego co wcześniej pokazywaliśmy. Po tej samicy u kolegi Jarka było też w oddziale Sulechów 31 na oddział, nie? W zeszłym roku, także fajne gołębie, no, mało znane można powiedzieć, bo są gołębie z gołębi Gerta Rondax. No mówię, u nas w Polsce mało znane, ale rzeczywiście bardzo szybkie gołębie. To jest gołąbek wychowany
typowo do rozpłodu, to jest też dziecko tego 399 z Marcela Watersa. Także mówię, na te gołębie liczę mocno. I także zobaczymy, co z tego wyjdzie. On jest troszeczkę taki mniejszy, bo te gołębie były parowane też na Marcela Watersa, na samiczkę. Także jest troszeczkę zimbredowany, także dalej. Dostał fajną samiczkę, córkę tego starego szybla, co wcześniej pokazywaliśmy też. Mocna samica. Tą samicę pożyczyłem od Marka Ducha w zeszłym roku właśnie na jesień. No i mówię, nie oddałeś mu, jest u ciebie. Znaczy nie, na ten sezon ją pożyczyłem. Zobaczymy, może zostanie już, bo z niej się pokazywały już gołębie fajnie. Bardzo mocne skrzydło. Duża, mocna samica i także zobaczymy, co z tego będzie. Może pokażę coś tutaj jeszcze z gołębi trochę kolorowych, bo na aukcjach są. A teraz nic nie pokazałem. To też gołąb od Roberta Maza z linii 520. Intera Prangę, tak? Tak, Intera Prangę. Także fajne ptaki. Dobra, zaraz mi pokażesz, bo ja mam też troszkę tych z tej pięknej linii budowy. Bardzo szybkie gołębie, nie? Szybkie gołębie, tak. To wnuki, tak? Tak, wnuczka. Skrzydło też, fajne skrzydło, takie mocne widać, nie? Możecie zobaczyć, nie wiem, czy widać. No, także mój kolega sprawdzał już też, to Marco Lang. To jest para, tak? To jest para. Mhm, dobra. A to jest znowuż wnuk Witembujka 1432. O, obrócił sobie skrzydło. No dobra, już jesteśmy tutaj, pokazujemy te dwa gołębie. Powiedz mi tylko, jak ty dobierasz pary, jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe. A co zwracasz uwagę? Mówiłeś, że wiadomo, że przeparowujesz te gołębie i tak dalej, i tak dalej co roku, ale no wiadomo, musisz mieć jakiś tam jakiś schemat czy kryteria. Tak, patrzę, troszeczkę patrzę na budowę, żeby nie były też dwa bardzo duże gołębie, dwa bardzo małe gołębie. Staram się patrzeć, czy był krótki z długim, jeśli jest tak, bo dużo gołębi takich można powiedzieć uniwersalnych, z mniej kłopotu. Taka mała ciekawostka, może nikt nie mówi czasem, czemu na przykład mają fajne ogony jedno pióro. Gołąb ma prawe i lewe skrzydło, pióro w ogonie. Powiedzmy, gdzieś się pokazuje, z której strony na zamkniętym ogonie jest to ostatnie. Ostatnie, na samej górze. Mhm. Czyli to ostatnie, jak widzicie, tak, jest to pióro, które, nie wiem, widać? Ja zaraz tam przejdę, bo nie wiem. To ostatnie pióro, czy z lewej strony wychodzi, czy tak, z prawej? Tak, czy z prawej. Mhm. I po prostu jak się paruje dwa z tej samej strony, co mają, to niekiedy wychodzi ogon, że taki pióro wpuszczony. Ale na oczy widzę też patrzysz, nie? Też patrzę. Na oczy też patrzę. Staram się nie parować jednakowych oczu. Jeśli mają żółte na przykład, to jedne ma mocne, drugie ma słabsze, czy jakieś tam, żeby nie miały. Chociaż to nie ma reguły też, bo zauważyłem, że niektóre gołębie... No zobacz tego samczyka. Bardzo mocny samiec. Ale ten ma plecy. Z tego samczyka już na przykład wnuki super latały. U kolegi też latały w tym roku, no to rewelacyjnie. Po wnukach. Ten tak, bardzo plecy to jest. Także mówię, z tych, no, z tych gołębi... Troszeczkę nerwowy ten jest akurat. Z tego gołębia Witembujka mam bodajże 10 wnuków. A ten gołąbek jest z 99 roku, nie? Także ten 1432. Tak. No to jest bardzo ciekawa para. 520 bardzo szybkie gołębie, nie? To... Tak. Tam nie wiem, czy to się nagrywa, czy nie. To też jest wnuk 1432. Też Witembujka. Też od Marco Langa.
który mówi pies. Że te gołębie, no, przychodzą loty 500 km, to siadają rewelacyjnie. Bardzo mocne gołębie. Ty szukasz takich gołębi, tak? Tak. Na średni dystans. Szukam tak. takich, bo mówię, one sobie dadzą radę na krótkim dystansie i na ciężkim też sobie dadzą radę, także nie ma problemu. Mówię, troszeczkę trzeba na przykład inaczej tego podkarmić na dłuższe loty, no i one dają sobie rewelacyjnie radę. No nie? Tak, już nie ma tych maratonów, co kiedyś były, nie, nie. 800 plus, jest tam 700 tak. kilometrów, to już te 100 km jednak robi dużą różnicę, jeśli chodzi o daleki dystans. Samiczkę ma też fajną, bo to jest wnuczka Sagana. Też bardzo mocna samica. Ta już jest krótsza, no nawet jak widać, samczyk jest długi, samica jest krótsza dużo. No ale też piękne skrzydło. Także jest troszeczkę tych gołąbków takich dosyć fajnych. Tu jest na przykład samczyk. Kolejny wnok 1432 Wittenburg. Z tego już super się pokazywały na wspólnych gołębnikach samczyka. U Marco Langa po tym 509 odsprzedał go do Chin i drugi był gołąb też z finału. Także w tym roku z powrotem, ja mam, można powiedzieć, tak z Marco, taka przyjacielska hodowla jest, razem współpracujemy. Jak on coś potrzebuje ode mnie, no to jedzie gołąbek do niego, jak tylko powie. Jak ja coś potrzebuję, no to gołąbek przyjeżdża do mnie. Na tej zasadzie w tym roku tak samo ten syn, miałem tego 509 od niego, no i też pojechał do niego. Jest taka samiczka, mało znana, można powiedzieć, hodowla, Johan Donkers. Dany Van Dyke troszeczkę więcej, ale przepięknej budowy samiczka. Pięknie ułożona. Ona była w tamtym roku z tym starym, oryginalnym Marcelem Watersem. I te gołąbki też i przeleciały cały sezon lotowy na super gołębiu, bo były też dane i też się fajnie pokazywały. Gołąbki. Wiadomo, nie wszystkie gołębie wygrywają. No nie wszystkie wygrają. Finału, ale to jest najważniejsze, żeby one z finału wracały. Tak, a która pozycja, to też troszkę od szczęścia zależy, wiadomo, nie? No ale piękne. Jak piękne już gołębie, z finału wracają, to jest okej. Okay. Bardzo mocne. Johan Donkers ma też tego swojego asa. 11 razy pierwszy konkurs. Ja z tego gołębia mam, można powiedzieć, chyba 5 wnuków. Także fajne ptaszki. Także parka już, no, można powiedzieć, fajnie się sparzyła. Dzisiaj jest czwartek, a to one były we wtorek puszczone, nie? Także jeszcze są przymykane, mówię, żeby mieć pewność co do jajek i tak dalej. Może pokażemy tutaj teraz z tej strony troszeczkę. Z tych gołąbków. Jeden taki ze starszych gołąbków na gołębniku. Jest to gołąbek też od Marco Langa z Jansen van Loon. 09 roku. Bardzo mocne skrzydło. No i fajnie gołąbek przekazuje. Dużo asów jest. Zaraz pokażemy kilka asów z tych gołębi jeszcze. Między innymi ten, co był w 18 roku, to też jest. To jest wujek jego. Także jeszcze witalny, fajny samczyk. A samiczkę dostał też wnuczka, to jest Wittenbujka 1432, parowana na prawnuczkę, bo ta samiczka, która jest z tym starym szymlem, to jest matką tego gołąbka, bo
Ta 610 była pożyczona do Marco Langa na 2 lata, nie? Także mówię, była sparowana z powrotem na syna Wittenbuyka 1432. I to jest to połączenie tej gołębi. Rewelacyjna, bardzo mocna samica. Nie jest młodsza, mówię, no fajnie będzie parować do tego starego dziadka, nie? Mam jeszcze, co prawda, jeszcze jego brata, jest jeszcze starszy. O rok starszy. Tutaj na przykład pokażę właśnie tego lotnika. On tutaj lotował, był lotowany w tym gołębniku, bo to kiedyś był tutaj gołębnik lotowy, ten co się spalił. Bardzo mocne skrzydło. W jednym roku miał 12 konkursów, jego siostra z gniazda miała 11 konkursów. Latał rewelacyjnie, ostatni sezon, który leciał, miał 7-7. Na 8 locie nie wrócił, doleciał chyba po tygodniu. Później zrobił jeszcze jeden czołowy konkurs, no, z ostatniego lotu siadł 8 na oddział tak samo, nie? Także mówię, no te gołębie super latają. No teraz jest od tamtego czasu, od 18 roku, bo od 16 zacząłem lotować na tym drugim gołębniku. 2 lata mogłem lecieć z 2 gołębników, no i od 18 roku jest w rozchłodzie ten gołąb. Samiczkę dostał z gołębi Ada Sherlockensa. Oryginalna samica, którą przywiozłem od Ahmeda Kremera. Udało mi się ją odkupić. Bardzo piękna samica, mocna. Mam jej też kilkoro dzieci, bo można powiedzieć, było takie na początku. Wziąłem dzieci po tej samicy. Super się pokazały już. Na Krakusie. Rewelacyjnie na Hiszpanii się pokazały i bardzo chciałem tą samicę odkupić od niego, nie chciał sprzedać. Po roku czasu odkupił. Odkupiłem, zgodził się po prostu, także zabrałem tą samicę. Ta samica, można powiedzieć, ma rewelacyjne. Duża, mocna, taka mocna silna, samica, nie? Tak. Ona jest półsiostrą tej Indii. Także rewelacyjna samica, która zdobyła bardzo dużo nagród. Matka jej, ta Joshua, też fantastyczna samica. Super te gołębie latają na lotach takich 500 km. Możesz zobaczyć, a ja pokażę ci zaraz i synów jeszcze. Plecy. Ja bardzo dużą uwagę zwracam na plecy. Nie wiem, jak inni hodowcy, ale dla mnie to jest ważne. Plecy bardzo mocne, skrzydło troszkę takie słabsze. Plecy tam, no to jest jej syn teraz. Także z tego gołąbka też się fajnie pokazywały taki. Ale powiem ci, Artur, masz rewelacyjnie przygotowane gołębie do parowania. Jak ty to robisz? Tajemnica czy co? Mama tutaj chodzi. A, to mama, to mamy się pytać. Mamy trzeba było pytać, co jak. Dobra, dobra. Mówię, sam czek kapitalny. Też. O, Ad Sherlockens. On odziedziczył plecy po matce. O, jeszcze jest lepszy niż matka. Według mnie, o, i tu ma wszystko. Tak, to jest kompletny gołąb. Ten gołąb ma wszystko, tak jest. Nie znam się na gołębiach, ale on mi się bardzo podoba. Ta jest jedna z większych takich samic, którą mam na gołębniku. I to jest półsiostra tej Indii, to jest Cycylii, tej Olimpijki. Z tej samicy też już się fajnie gołąbki pokazały. To masz go w parze z tą? Tak. No to mam młody już zabawę. Nie, on jest kapitalny, naprawdę. No ja wiem, wiem. Tu jest kolejny syn na przykład tej samiczki, nie? Mówię, mam tych gołąbków. Tylko to już jest z innego parowania, nie? Bo to jest rok później, nie? Dobra, idę z tamtej strony. Dobra, dobra, zobacz tego. To zaraz nie będziesz wiedział, z którego zamówić. Nie, tamtym. Tamten ma troszkę lepsze plecy, ale ten ma skrzydła też. Skrzydła mam tak mocne te gołębie, że masakra. Ja cały czas szukam szybkich gołębi, ja to widzę u kolegi w oddziale, takie są. A to jest znowuż kuzynka tego 241. Z tego parowania to jest po... On jest po jednym bracie, a ona jest po drugim bracie, nie?
Wszystko w jedno pióro, jak to hodowcy lubią, tak? Także z tych połączeń mam po prostu bred. Ta jest mniejsza, drobniejsza samiczka. Ale tak. Mówię, samic jest bardzo mocny. Także mówię, będzie fajnie pasowało. Ja go nagram, jak on się porusza po tym, bo to jest... Inteligentnego jakie dwa dni. No fakt, że troszeczkę tam poświęcam im czasu teraz. Mówię, wypuszczam po jednej parze, żeby uczyć. Mama chyba wypuszcza, dobra, przyznaj mama, się. Mama też, powiem, że mama też wstaje rano i chodzi. Wiadomo, dla niej jest gorzej, żeby które gdzie to jak sparowane były. Za bardzo nie wie, to wypuszcza po jednej parze, nie? Mm-hmm. Jedna para poleci do góry i z powrotem, nie? W ten sposób. Też mi to ktoś kiedyś powiedział, żeby fajne były parowanie, żeby nie było czystych jajek, że trzeba właśnie te pozamykane od czasu do czasu wypuścić. Pokażę, bo chciałeś zobaczyć samczyka. Też tych gołębi z jele ma. Mm-hmm. To jest pełen brat. Jest troszeczkę dłuższy. Mówię, on nie jest strasznie wczesny gołąb. Już spierzony jest. No znowu idę z tej strony, okej. O, tak, racja. Te gołębie w ogóle mają inną budowę, nie? No. To już nie są takie muskularne gołębie. W porównaniu z tym, tak, to jest... całkiem inne gołębie, nie? Co nie znaczy, że to są złe gołębie, bo to są takie właśnie 700+, nie? Tak, tak. Takie ekstremalne. Będziesz to obstawiał tymi gołębiami wspólne? Tak, tak. No chcę częściowo obstawić, no bo mówię... te loty, czy na Krakusie, czy te inne gołębniki, takie na przykład 500 km, no to te gołębie, jeśli trafi się pogoda pod wiatr, te normalne gołębie ciężko mają, bardzo ciężko, zajeżdżają się na amen, nie? A jednak te gołębie, one lecą troszeczkę innym tempem i wygrywają. Całkiem inny fakt. No, tutaj też są z gołąbków. Widzi Falco Ebena, oryginalny samczyk też. On jest inbredem na tego Diablo, no, rewelacyjny samiec. Też bardzo mocnej budowy. Dostał samiczkę od Roberta Maza. Też z tych samych gołębi, można powiedzieć, dałem na linię te gołębie. Mhm. No i ona też jest wnuczką Indii, on jest znowuż Diablo, można powiedzieć z tych samych gołębi, na Cyrusa, na Joshua. Także z tego samczyka już też na wspólnym gołębniku jednym się pokazały fajne gołębie. No zobaczymy, co to będzie dalej. Przechodzimy do następnego gołębnika. Troszkę się różni, zobaczcie. No tu są jeszcze te kraty, czy częściowo miałem na tych innych gołębnikach, ale to nam też było, można powiedzieć, sporadycznie. W tym roku musiałem zamówić ruszta, bo żeby było lżej dla mamy, bo wiadomo, ona tutaj chodzi przy tych gołębiach, sprząta i tak dalej. Mniej większości nie ma. I po prostu tak to wygląda, no, żeby kamera było, spadła z tego wszystkiego, dobra, poczekajcie chwilę, dobra, już jestem. Okay. Żeby było dla niej lżej. No to mówię, wziąłem te ruszta, pozamawiałem, porobiłem, ten jeden gołębnik został jeszcze do zrobienia. No jeden regał udało się Hermesów kupić, nawet używany. Mówię, zawsze lżej, dlatego też tak jestem, można powiedzieć, na systemie nie do końca skończonych tych gołębników. Część puściłem w pary, jeszcze wszystkich też gołąbków nie puściłem. Jeszcze został jeden boks. Także zobaczymy, no, co to będzie. Tak, w sumie jeszcze jestem 2 tygodnie. Akurat jajka, myślę, poniosą gołąbki. No i wracasz. Wracam do pracy, a mama tu będzie chodzić, karmić, pilnować i tak dalej. Właśnie mówię, tak Artur, wielu hodowców ci zazdrości takiej mamy, takiego pomocnika. Twoja mama też jeździ na wkładanie gołębi, bierze taki czynny udział tutaj w Tak. No i wszystko podobnie. Zawsze podaje mi co jak, co siada i tak dalej, wszystko, no mówię, jak trzeba karmić łyżeczką, to łyżeczką nakarmi i tak dalej, nie ma. To co powiedziane, to daje i ja mam 100% pewności, że to jest podane, nie? No, u mnie teraz tam w tej hodowli, no to też jest różnie. Ja
cieszę się, że kolega pomaga, po prostu czasem też nie ma czasu podjechać czy coś tam. W tym roku właśnie ostatnim to też tak było, musiał iść do pracy, sąsiad pomagał też, no ale co prawda też miał swoje zajęcia, no i wyszło jak wyszło, a też nie będę wszystkich tam, można powiedzieć, angażował, ścigał i tak dalej, no pomagają mi po prostu. Ja się bawię tym, cieszę się, jak coś się uda ugrać. Nigdy nie narzekasz, a ja mam też tak, są tacy hodowcy, że chodzi do pracy, ja nie mam czasu, ja a ty widzisz, ty pracujesz, nie macie po 2-3 miesiące, a jednak jesteś związany z gołębiami, nie narzekasz. Mama ci wiadomo pomaga, bo bez mamy to było ciężko. No bez mamy, no to rzeczywiście musiałbym zlikwidować, ciężko, a tak to ona tutaj dopilnuje wszystko. Masz paru fajnych kolegów, którzy jeszcze tam coś tam. Tak. Podejdzie, zobaczy, czy gołębie na loty mi zawożą, no mówię, jak mnie nie ma, to ja nie mam możliwości, nie? Także jest super. Pokażę może teraz mojego najstarszego gołąbka, którego mam na hodowli. Gołąbek z 2008 roku. To jest pełne rodzeństwo tego z 2009. Jest gołąbek też od Marko Langa. Oczywiście płodny, bo widzicie, tak, że jest. Tak, tak. No w zeszłym roku jeszcze normalnie 8 łódków wychowałem po nim. Także super. Ten gołąbek sam w sobie, on jako młody dobrze leciał. Jako roczny był najlepszym lotnikiem oddziału. Jako roczny, jako dorosły samiec miał 12 konkursów. Dzieci, wnuki jego tak samo super latają. Mówię, tu jest z tej rodziny tak samo jego wnuk. Najlepszy lotnik w oddziale w kategorii B w 2018 roku hodowli Tarach Gotowiec, tych gołębi, samica, tak jak wcześniej wspominałem, w zeszłym roku trzeci lotnik oddziału, rok wcześniej drugi lotnik oddziału, rewelacyjnie siadała tak samo. Mówię, bardzo dużo gołąbków. Dostał fajną młodą samiczkę, też od Grzegorza Derygały z gołębi Van de Pasz. Z linii Jupitera. Także fajna samiczka, z tej samiczki też fajnie się pokazały gołąbki. Też dostałem właśnie wiadomość od kolegi. Już nawet na młode loty siadały, drugie nagrody zdobywały. Także zobaczymy, co to będzie.